Dzień dobry, cześć. Moi drodzy, EMS, czyli pigułka na całe zło, złoty środek hipertroficzny, jak i świetny y, środek na redukcję tkanki tłuszczowej. Otóż, moi drodzy, czy trening w elektrostymulacji jest najlepszym rozwiązaniem na wszystko? Otóż muszę jasno postawić granicę, y, kreskę między Prawdą a mitem. Przede wszystkim em, trening EMS, czyli po, wspomaga, wspomagany za pośrednictwem elektrostymulacji, powstał. Po to, aby pomagać w rehabilitacji, aby pomagać osobom starszym, które nie mogły wykonywać ćwiczeń wielostawowych lub po prostu ich stawy są pod zbyt dużym naciskiem, aby taką pracę wykonywać. I to była główna funkcja elektrostymulacji. Później wkradło się to gdzieś w świat fitness, i przez wyolbrzymiane teorie, niektóre osoby twierdzą, że jest to lek na całe zło. Otóż, EMS nie będzie najlepszym treningiem na redukcję tkanki tłuszczowej. To po pierwsze, EMS nie będzie budował za was mięśni. To po drugie, EMS nie będzie jakimś świetnym wspomagatorem w treningu klasycznym ze względu na to, że brak tu jednoznacznych przesłanek naukowych ku temu, żeby stwierdzić e, po prostu pomoc EMS i treningu hipertroficznego w celu nadbudowy masy mięśniowej. Jeżeli chodzi o rehabilitację, OK. Jeżeli chodzi o rozmaicenie, OK. Jeżeli chodzi o podtrzymanie masy mięśniowej podczas kontuzji, wypadku, czy niemożności obciążania stawów jak najbardziej się z tym zgodzę, ale no, niestety. Jeszcze nie powstało takie narzędzie, które przy minimum naszej pracy jest w stanie maksymalizować nasze efekty. Oczywiście, oprócz mądrego treningu. Pozdrawiam.